Powiem wam, że bardzo szybko wydano na mnie wyrok. Nie wiedziałem, że zleci to jednemu z najniebezpieczniejszych ludzi w tamtym czasie. Ja nigdy wcześniej go nie spotkałem. Wiele słyszałem o nim, o jego bezwzględności i precyzji. Niezwykle skuteczny zabójca. Tym razem jego celem stałem się ja. Tego dnia miałem spotkać kogoś, kto na zawsze miał odmienić moje życie. Udałem się do restauracji Soprano, żeby napić się kawy i zebrać myśli. Wtedy ją zobaczyłem. Czy mogę przyjąć zamówienie? Proszę pana. Wyjdziesz za mnie? No przepraszam. Kawlatę poproszę. Coś do tego? Nie, dziękuję. Oczywiście, już podaję. Proszę bardzo. Czy mogę wiedzieć, jak ma pani na imię? Sylwia. Piotr, miło mi się poznać z Sylwią. Ciebie również, Piotrze. Przepraszam, ale będziemy zamykać już restaurację. Sylwia. Zakochałem się w tobie. Przepraszam cię za taką bezpośredniość, ale czy jakbym przyszedł tutaj jutro, to będziesz? To mój ostatni dzień w pracy. Wyprowadzam się. Okej, a mógłbym wiedzieć gdzie? Jeszcze nie wiem. Przepraszam, ale chyba wołają mnie z kuchni. Mógłbym tylko jeszcze skorzystać z toalety? Jasne. Przepraszam, ale kuchnia już zamknięta. Zamykamy jeszcze restaurację. A to szkoda. Tam byśmy sobie posiedzieli, porozmawiali. Kawusi byśmy się napili. Dobrze pani się tu patrzy. Mam problem. Widziała go pani? Nie. Ale proszę się przyjrzeć. Na pewno? Niech pan poczeka, zapytam w kuchni. Wydawało mi się, że kuchnia jest tam. Skłamałam. Zamknął się w łazience. Od środka. I ja mam zapasowe klucze. Dobra, to idziesz ze mną, otwierasz drzwi. Już. Idziemy, mało się. Otwieraj. Sama nie wiem.
takiego zrobiłeś, że musisz uciekać? Opowiedziałem jej moją historię. Zadłużyłem się u Dona Mafii rodziny Grzybone. Don zlecił mi nagranie taneczno muzycznego filmu dla wytwórni Paramount Picture. Niestety klip, który nagrałem, okazał się za słaby. Widziałem ten teledysk. Powiem po prostu, że jest to kawał gówna. Powinienem cię załatwić od razu za coś tak durnego. To już ja lepiej potrafię się ruszać i śpiewać. Popatrzcie, jak kręcę pupcią. Popatrzcie, jaka gracja i wdzięk. Nie mogłem się powstrzymać. Gdybym się wtedy nie zaśmiał, nie byłoby tak wielkich konsekwencji. Dał mi tylko godzinę na nagranie kolejnego teledysku pod groźbą śmierci. To było niemożliwe do wykonania. Wiedziałem, że muszę opuścić to miasto, bo Don wyśle po mnie swoich ludzi. Wiesz, że tacy ludzie nigdy nie odpuszczają. Musisz nagrać ten teledysk. Nie dam rady tego zrobić, Sylwia. Nie dam rady znaleźć tych ludzi, ogarnąć takie miejsce, znaleźć jakieś takie właśnie studio, miejsce, wymyślić układ. Jestem skończony. Mam pomysł. Dlaczego mi pomagasz? Bo czuję, że masz dobre serce.